Witam wszystkich z powrotem na kanale. Moi drodzy, dawno mnie nie było z normalnymi bitwami dla Was i już taki okres gorący w mojej pracy się powoli kończy, więc będę mógł tutaj Wam zaprezentować nowe filmy. Słuchajcie, stara seria, zapomniane czołgi premium, będzie to drugi odcinek, a w tym odcinku pokażę Wam dwa pojazdy. Pierwszy z nich, jak widzicie, to T-26E4 Super Pershing. Jest to po prostu dinozaur WOTA i postanowiłem ten pojazd przypomnieć. I również tutaj kolejny pojazd, jest to niemiecki niszczyciel Cannonen Jagdpanzer, oczywiście 90 mm, ponieważ mamy jeszcze 105. Oba te pojazdy otrzymały, że tak powiem, drugie życie, z czego ten pierwszy w cudzysłowie, natomiast ten na pewno. I dlatego postanowiłem je po prostu Wam pokazać. Otóż dostały one buffy, z czego ten drugi, czyli Cannonen Jagdpanzer, dostał bardzo fajnego buffa, bo do penetracji. Natomiast ten pierwszy niestety mikrobuffa do mocy silnika. Dobrze, a propos tego pierwszego, czyli T-26E4 Super Pers. Wyposażenie szybciutko, czyli tak, szybsze ładowanie, wentylacja oraz stabilizator. I taki tutaj setup mam, natomiast jeśli chodzi o załoganta, urodzony przywódca, szybkie ładowanie, szósty zmysł, rozeznanie w sytuacji, walka podjazdowa, strzał z biodra, pewna ręka, złota rączka do naprawy gąsienic oraz tłumik na wszelki wypadek. Jeśli chodzi o Cannonen Jagdpanzera, to z wyposażenia oczywiście optyka, tu postanowiłem na full camo, siatka oraz dosyłacz. Natomiast jeśli chodzi o dowódcę, to oczywiście full camo, czyli urodzony przywódca, szósty zmysł, szybkie ładowanie, spot, tłumik, ekspert kamuflażu, cichy bieg, ekspert kamuflażu, ten drugi w krzaczku oraz pewną rękę do celności. Także cieszę się, że mogę Wam przedstawić te dwa pojazdy i zobaczymy sobie, czy odnajdą się dzisiaj na polu bitwy, biorąc pod uwagę ten nawał nowych czołgów premium. Dobrze, pierwsza bitwa na mapie El Alamein. Pojedziemy sobie Super Persem. Ciężki met. Ten czołg dostał ostatnio buffa, słuchajcie, w cudzysłowie oczywiście buffa. Jest to mega, mega śmieszne. Szybciutko może przypomnę jego parametry. 192 penetracje na podstawie, 258 na goldzie i 45 na burzaku. Uszkodzenia to 240 oraz 320 na burzaku. Dokładnie takie same uszkodzenia i parametry tutaj posiada Cannonen Jagdpanzer, którego będziemy omawiać później. Punktu wytrzymałości 1500. 40 km na godzinę ten pojazd osiąga oraz spot to jest 464 metry przy tym moim setupie, a maskowanie no to tragiczne wiadomo, 341 metrów. Ten pojazd dostał ostatnio, powiedzmy w cudzysłowie, buffa do mocy silnika, czyli po prostu dostał tak zwanego mikrobuffa, bodajże z 10 koni na tonę, teraz ma 11 z małym ogoneczkiem i po prostu WG myśli, że to coś zmieni. Otóż nie sądzę, zresztą sami widzicie, jak ten pojazd się, że tak powiem, zbiera lub nie zbiera. Dlaczego ciężki med? A właśnie dlatego, że bardziej chyba bliżej mu do ciężara niż do meda. Pamiętam, jak ja zacząłem swoją przygodę z tym tytułem, to miałem naprawdę duży problem z tym pojazdem, dlatego że wiadomo, człowiek się uczył grać, jeszcze za bardzo nie wiedział, gdzie celować w ten pojazd, jak go przebijać i masę pojedynków przegrywałem z tym pojazdem, aż w końcu się wkurzyłem i przestudiowałem dokładnie jego parametry, że tak powiem, pancerza i po prostu życie stało się prostsze. Aczkolwiek nie do końca, też nie za każdym razem nam te strzały wchodziły. Wiadomo, nikt nie będzie stał nieruchomo i czekał, aż oddamy strzał. I tak właśnie przedstawia się moja przygoda, moja historia z Super Persem. Wróciłem do niego z kilku powodów. Przede wszystkim chcę sobie go zacząć markować. Chcę mu po prostu wbić drugą markę. Trzeba sobie po prostu jakieś cele w grze stawiać, a ja generalnie wszystkie czołgi 10 poziomu, które są, oczywiście nie licząc teraz tej linii, która wejdzie czechosłowackich ciężarów, mam wyekspione łącznie z artami, także po prostu czas na innego rodzaju, że tak powiem, zadania w grze. Co do samego pojazdu, słuchajcie, mało tych pojazdów spotykamy w bitwach, dlatego umieściłem m.in. ten pojazd w cyklu Zapomniane czołgi.
w tej serii. Jest to oczywiście drugi odcinek, będzie ich więcej. Takich kurzołapów w garażu to ja mam więcej. Niektóre ku mojemu zaskoczeniu po prostu są bardziej grywalne niż kiedyś, tego co pamiętam. Może to wynika z dwóch powodów. Może jednym z powodów jest to, że dostały gdzieś po drodze jakiegoś buffa, a drugim powodem może być to, że ja też trochę inaczej w tą grę gram niż jak zaczynałem swoją przygodę z WoTem. Więc warto sobie taką retrospekcję zrobić i czasami wrócić do czołgów, które dawno porzuciliśmy, dlatego że może się okazać, że wcale teraz na dzień dzisiejszy nie jest tak źle. Czy ten czołg potrzebował tego jednego konia mechanicznego więcej do silnika? Słuchajcie, no każdy koń się przyda, że tak powiem. Natomiast nie jest to tak znacząca różnica, żeby po prostu z tego pojazdu zrobić wyścigówkę. Myślę, że gdyby miał rzeczywiście trochę szybciej się poruszał, byłoby znacznie łatwiej nam tutaj grać. Bardzo śmieszne, a zarazem frustrujące jest to, jeżeli przemierzamy pole bitwy, na przykład rozjeżdżamy się z ciężarami, to widzimy, jak możemy sobie pooglądać czołgi ciężkie, jak wygląda ich tył, dlatego że każdy jeden nas wyprzedza po drodze. No ale cóż, słuchajcie, ma to swoje plusy i minusy. Plusami na pewno jest to, że nie dojedziemy pierwsi na miejsce bitwy i nie zejdziemy, wyjeżdżając na przeważającą liczbę przeciwnika. To nam tym pojazdem nie grozi. Więc to bym do takich plusów zaliczył, natomiast jeśli chodzi o minusy, no to no tylko i wyłącznie ta mobilność, powiem szczerze. Już pal 6 to uszkodzenia 240, ponieważ nasz kolejny bohater, którego zobaczymy w kolejnej bitwie, również ma 240 uszkodzenia, natomiast tamtym pojazdem się zupełnie inaczej gra, dlatego że mobilność tamtego pojazdu to jest to, co nam pozwala na bardzo szybkie reagowanie na mapie, a o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast tym pojazdem, jeżeli utkniemy na jakiejś flance, no to podejrzewam, że już zostaniemy na tej flance z tego względu, że nie będziemy w stanie się, że tak powiem, przestawić na inną flankę, czy wyciągnąć przeciwników pod ogień sojuszniczy naszych kolegów, z którymi gramy w teamie. Dobrze, co do samej potyczki, jak widzicie tutaj oczywiście ten czołg nie ma żadnych problemów strzelać się z ciężarami. I po prostu dobrze mu to wychodzi, dlatego że jest dość pancerny. Jeżeli ktoś w dalszym ciągu nie wie, gdzie ten czołg przebijać, no to po prostu efekt jest taki, że w tym momencie już mamy ponad 1100 uszkodzeń odbitych. I bardzo fajnie, bo dzięki temu przeżywalność tutaj nam znacznie wzrosła. Oczywiście arty uwielbiają tak wolne pojazdy. Więc jak widzicie, arty są bardzo żywotne i też już parę razy obrywałem. No ale nie będziemy się poddawać, po prostu nie wyjadę na otwarte pole tym pojazdem, bo to zupełnie się mija z celem. W tej serii znajdzie się na pewno więcej pojazdów, ponieważ tak jak mówiłem, tych czołgów jest bardzo, bardzo dużo, które kiedyś albo gdzieś nam wypadły z kart lub ze skrzyni jeszcze swego czasu. Ktoś pamięta skrzynię? Kiedyś otwierały się skrzynie, a teraz karty. No taka różnica, ale generalnie idea jest dokładnie ta sama. No i stamtąd nam wylatywały czołgi, więc i z tego, i z różnych eventów, tudzież z mojego, że tak powiem, zamiłowania kolekcjonerskiego, po prostu tych czołgów posiadam masę, a wiem, że nie każdego stać, nie każdy ma ochotę po prostu kupować czołgi premium, więc na pewno u mnie na kanale znajdziecie więcej takich czołgów. Ja sam grając czasami na ósemkach, nie pamiętam, powiem szczerze, kiedy spotkałem kanonen jak Pancera, tą 90-kę, która będzie kolejna. Super Persem też, powiem wam, szukać jak igły w stogu siana. Naprawdę te czołgi po prostu gdzieś się potraciły. Tak jak mówię, Wargaming wypuszcza coraz nowsze czołgi premium z coraz lepszą penetracją, mobilnością, kamuflażem itd., itd. Także te wszystkie stare czołgi poszły w odstawkę. Co jakiś czas podnosi się lament na forach, na Discordzie. Ludzie piszą, żeby zbuffowali czołgi, więc co jakiś czas jakieś czołgi premium są buffowane, tylko że no właśnie, co jest buffem dla Wargamingu, niekoniecznie jest buffem tutaj dla nas, dla graczy, dlatego że tak jak doskonale wiecie, ten pojazd dostał takiego mikrobuffa, że równie dobrze mogli go w ogóle nie buffować i po prostu był na jedno by wyszło. No ale pewnie w swoim kajecie mają odznaczone, że ten czołg został zbuffowany, mają datę wpisaną w 2022 roku,
więc kolejny raz zajrzą do niego, być może za kolejne 5, 6, może i więcej lat. No ale tak jest WG i tak to wygląda. Czy tym pojazdem da się grać? Słuchajcie, pewnie, że da się grać, każdym pojazdem da się grać. Tylko to granie czasami nie jest takie przyjemne, jakbyśmy sobie chcieli pograć czołgiem premium, tak? Bo tego właśnie wymagamy od czołgu premium. Ja tutaj, jak widzicie, używam tylko i wyłącznie amunicji premium, dlatego że te nowe pojazdy mają niesamowitą penetrację, a ja nie mam zamiaru zgrywać bohatera i strzelać do nich z penetracją 192, pomimo że w niektórych przypadkach mógłbym po prostu... Wyszedłem z założenia, że tak będzie fair w stosunku do konfrontacji z tymi nowymi pojazdami. Odkurzyłem sobie, tak jak mówię, ostatnio garaż, więc przejrzałem sobie wszystkie te pojazdy, które posiadam, którymi masę czasu nie grałem i powiem wam, że będę tak cyklicznie robił takie odcinki właśnie o zapomnianych czołgach premium. Co do samej potyczki, mamy końcóweczkę, zostały dwie arty przeciwnika oraz bardzo groźny przeciwnik, czyli Jaćka 88, która ma mega kosmiczny przeładunek. Pancerz też ma całkiem konkretny, więc będę tutaj musiał uważać, dlatego że na przeładunku na pewno by mnie zjadła. Oprócz tego tak naprawdę nie wiem dokładnie, gdzie te arty stoją. Wiem, że tam wcześniej wrzucały, więc pewnie gdzieś stoją przy ich kapie, więc po prostu postaram się wykorzystać moment zaskoczenia. O, proszę, i bonusik, jest jedna arta, jednej mniej. Zawsze to i lepiej. Dobrze, muszę się schować, pewnie druga już tutaj chce go pomścić. No i właśnie się przemieszcza, dobra. Została Jadziunia. No właśnie, a propos Jaćki, zobaczcie, ja nie mam kompletnie żadnych szans, jeżeli mi Arta nie pomoże lub ten niszczyciel, który u nas został w teamie. No i pięknie, i Arta pomogła i taka to była bitwa. Dobrze, lecimy sobie szybciutko do podsumowania i zaraz polecimy sobie bitwę kanonem jak pancerem. Kończymy na pierwszym miejscu, mamy 5 kili, 4000 przeszło uszkodzeń. Także nie jest źle jak na starą leciwą premkę i 764 asysty, zarobki 94 tysiące, pomimo że jak widzieliście gold leciał na bogato. Emeczka wpadła, pewnie mało ludzi gra tym pojazdem, więc wymagania też nie są aż takie duże, ale nie chodzi tu o emki, ponieważ emkę na tym pojeździe już miałem bardzo dawno. Chodzi o to, żeby pokazać, czy on się odnajduje w dzisiejszych czasach. Dobrze, kolejny pojazd E25 na sterydach. Dokładnie tak, moi drodzy, ja grając tym pojazdem mam dokładnie takie same odczucia jak grając E25. Wiecie o tym, że E25, niszczyciel 7 poziomu, to jest po prostu czołg ninja. Jest mobilny, mega szybko przyładowuje, mega kamuflaż ma. Zobaczcie tutaj przypomnienie właśnie takich jego parametrów. Dokładnie takie same wartości ma, jeśli chodzi o uszkodzenia, jak poprzedni bohater, czyli 245 mamy na podstawie, 275 bardzo ładna wartość na pociskach o większej penetracji. Oczywiście dostał on buffa, ponieważ kiedyś nie miał na podstawie aż 245. To było jak bardzo marna ta penetracja była, bodajże nawet 200 nie miał. I 102 mamy na burzaku, 240 to są standardowe uszkodzenia i 320 na burzaku. Punktów wytrzymałości posiadamy mniej, bo 1200, a Super Pers 1500. Natomiast prędkość, zobaczcie, 70 km na godzinę bez żadnych bajerów, jest to niesamowite. Spot 461, Pers miał 3 metry lepszego spota. Natomiast maskowanie tutaj, słuchajcie, no tu możemy porozmawiać. 186 metrów to jest jego faktor maskowania, także czołg ninja, zobaczcie to kółeczko, które... na mapie nam się rysuje, po prostu gdzie on może zostać wykryty, jest bardzo, bardzo małe, więc to nam pozwoli tutaj naprawdę fajnie sobie tym pojazdem pograć, a w szczególności na takich mapach, choćby nawet jak ta tutaj, więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem wam ten pojazd przedstawić, dlatego że dla mnie jest to taki typowy fantank. Tutaj używam owszem tych pocisków pierwszych, nie mam samego golda załadowanego, z tego względu, że te 245 na podstawie to już jest wartość, która pozwoli nam tutaj się bezproblemowo strzelać. Owszem, w niektórych przypadkach trzeba się przełączyć, jak mamy coś twardszego, ale tak naprawdę daje radę na tych zwykłych pociskach również. Dobrze, ktoś tutaj blinda strzelił, ja oczywiście dostałem, muszę się trochę przemieścić, widzicie, kolejne strzały lecą. Czołg jest niesamowity. Zwróć uwagę na przeładunek.
3 i z małym ogonkiem 3,6, bodajże, ale dobrze pamiętam, zaraz zobaczymy przy kolejnym strzale. Niesamowite wartości tego przeładunku. Dlatego, tak jak mówiłem, przypomina mi bardzo, bardzo granie E25. 3,7 to jest przeładunek. No, słuchajcie, po prostu ten tam biedny czołguś AMX-55T tak naprawdę nie zdąży się parę metrów wycofać, kiedy trafi do garażu. Zobaczcie, to jest po prostu masaczka. Masakra. Masakra po prostu. Niesamowite. Dostałem spota, trochę za blisko tutaj podjechał pojazd. Oprócz tego ten tutaj koło mnie stojący ciężar wcale nie pomaga mi swoją obecnością. Dlatego, że no niestety on dostając spota traci ten faktor kamuflażu, a ja przy okazji mogę dostać od innych pojazdów. Ale słuchajcie, fan z gry jest niesamowity. Uwielbiam tym pojazdem grać, tak jak zawsze nim bardzo lubiłem grać, tak teraz po prostu wracając do niego, to jest po prostu fan tank. Dla mnie taki E25 na sterydach, dokładnie to jak napisałem w tytule. Jest to działo, jest niemiłosiernie po prostu karzące przeciwników. I tego chyba oczekujemy, słuchajcie, kupując pojazdy premium. Dlatego, że jeżeli, wiadomo, pojazd premium kupujemy i sobie po prostu nim gramy, aż nam się gdzieś tam nie znudzi, tak? Czego nie wymarkujemy, czy po prostu, no generalnie, czy nam się nie znudzi. Czołg drzewkowy, owszem, pomijamy, idziemy dalej, sprzedajemy na przykład jakąś siódemkę, którą się źle grało, zostawiamy sobie ósemkę, bo się fajnie gra i tak dalej, i tak dalej. Dlatego kupując czołg premium, fajnie jest, że tak powiem, mieć, no świetnie tutaj, pomaga mi ten ciężar. Dobrze jest po prostu mieć fan z gry, że tak powiem, jeżeli już nawet nie zarabiamy tym pojazdem, czy... No nie, no gość jest niesamowity, słuchajcie. Może się pomylił, może myślał, że po prostu wziął sobie niszczyciela do gry i przyjechał tu do krzaka. No cóż, można i tak. I koniec bitwy, słuchajcie, rozgadałem się i generalnie bardzo, bardzo lubię ten czołg i naprawdę z czystym sumieniem mogę go polecić, pomimo tego upływu czasu. Zobaczcie, 4186 uszkodzeń, kończymy na pierwszym miejscu, 1200 asyst, razem to jest 5300. Duży kaliber, pierwsza klasa, także daje radę ten czołg. Słuchajcie, ja bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i tych odcinków będzie więcej i na pewno częściej. Już wróciłem do Was. Dzięki bardzo i trzymajcie się. Miłego weekendu. Hej!